Dzień dobry! Przyspieszają energetyczne procesy niszczące. Film z kanału Erawodnika. Link do oryginału oczywiście w komentarzach na dole, albo w opisie filmu. Moi drodzy, pojawia się coraz więcej nietypowych objawów wszystkie one spowodowane są przepływem potężnych energii przychodzących na Ziemię i przekształcających istoty piątej rasy w świetlistą, wysoko wibrującą szóstą. Z każdym dniem coraz więcej energii wpływa na świadomych i nieświadomych mieszkańców trzeciego wymiaru. W tej chwili ma miejsce nie tylko rozdzielenie matrycy 3D trójwymiarowej i matrycy wielowymiarowej, lecz także ludzie dzieleni są na dwie rasy, które coraz bardziej oddalają się od siebie. Następuje podział na tych, którzy nie chcą opuścić trójwymiarowości i na tych, którzy są gotowi do przejścia, albo już znajdują się w wielowymiarowości. Ludzie dziś w różny sposób odbierają i asymilują przepływy kwantowe. U tych, którzy rozwinęli tę zdolność za pomocą duchowej praktyki i rezonują z nowymi energiami, energia ta przekształca serce i mózg. Natomiast u innych, dla których łatwiej jest umrzeć niż się zmienić, wyzwala niszczenie ciała fizycznego i przyspieszone wyjście z obecnego wcielenia. W ten sposób przyspieszane są energetyczne procesy niszczące na płaszczyźnie fizycznej i na płaszczyznach subtelnych subtelnych, czyli pozamaterialnych. Zgodnie z programem karmicznym, wszyscy teraz otrzymują przyspieszoną porcję lekcji karmicznych. Komuś przynosi ona zakończenie obecnego wcielenia duszy, a ktoś inny otrzymuje pomoc do przejścia na nowy krąg życia, na nową linię życia. Wzrasta obciążenie wszystkich struktur mózgowych i potrzebuje mózg pomocy. W tej chwili lepiej nie przeciążać sobie głowy niepotrzebnymi informacjami czy też nadmiernymi pracami intelektualnymi. Warto wsłuchać się w to, czego chce nasz organizm, wyspać się, zrelaksować, wybrać się na spacer na świeżym powietrzu, posiedzieć, poleżeć, pobyć w samotności. Proces, który w tej chwili zachodzi, ma charakter globalny. Otrzymujemy stopniowo coraz większą dawkę wibracji. Izolację i oderwanie się od świata pomaga w adaptacji wielu ludziom. Oni patrzą na wszystko, co się dzieje, jak na film w kinie, w którym wszyscy są aktorami i już nie inwestują swoich sił w tę mydlaną operę. Gęstość, intensyfikacja wibracji codziennie wzrasta, i tylko ci, którzy odpuszczają wszystko i wszystkich, są w stanie przyjąć wysokie częstotliwości. Wielu zauważa, jak krewni lub przyjaciele gwałtownie zmieniają swoje relacje z miłości na zerwanie, i nagle pojawiają się ci, których dawno przy nas nie było. Pojawia się coraz więcej niezwykłych objawów, ciało coraz bardziej dźwięczy, wibruje i pulsuje, uczucie niepokoju, ciężkości w ciele, ból kłucia i mrowienie w różnych częściach ciała. Wieczorem wydaje się już, że do tego przywykliśmy, a rano znów wszystko się zmienia. I tutaj jest łatwiej tym, którzy już się nauczyli akceptować stany dyskomfortu bez pragnienia naprawienia ich. Energie prowadzą nas w górę, i pamiętajcie, że codziennie wszystko się zmienia. Nauczcie się przyjmować z pokorą i ze spokojem duszy to, co przychodzi do naszego życia. To, jak łagodnie przystosujemy się do nowych energii, zależy od naszych reakcji, naszych działań, emocji i naszego stanu. Jutro będzie jeszcze więcej energetycznych potoków. Oto dlaczego tak ważne jest, aby teraz słuchać siebie i swoich pragnień. Dusza wie najlepiej, co pomoże nam poczuć się bardziej komfortowo w tym procesie, a ponieważ rozpuszcza się uczucie dyskomfortu, to możemy ujrzeć, jak dobre jest nasze połączenie z duszą. Jeśli coś powiększa dyskomfort, to znaczy, że poszliśmy nie w tę stronę. Wiosenne energie mogą stać się łagodniejsze i przyzwyczajmy się do nich. Tu następuje zdanie na zakończenie i ja się troszkę na nim skupię. Zawsze mówiłem dziękuję, dla, podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają, udostępniają tę pracę. Tu jest użyte słowo błago darju". Oficjalnie słowo spasiba jest dziękuję, ale słowo błago dariu ma takie głębsze i pradawne znaczenie. Błago, błogość, dariu, darować. Błogość Wam daruję, obdarzam Was błogością. Błogosławieństwo można by powiedzieć chociaż to słowo takie jakieś górnolotne ma znaczenia. No i tłumaczę jeszcze raz błogosławieństwo dla wszystkich, którzy wspierają i udostępniają tę pracę. Ja również przyłączam się gorąco do tego przesłania ostatniego. Dziękuję wszystkim. Lub jak to ładnie piszecie w komentarzach. Wdzięczność przesyłam. To będzie po naszemu chyba lepiej. Dobrego dnia wszystkim.